Dzień dobry wszystkim, witam ponownie na naszym kanale. Z racji tego, że właśnie Vlogmas się zbliża, dzięki Ryszard, to nagramy dzisiaj sobie takie przygotowanie do Vlogmasu i dlatego to nagramy, bo czekajcie, czekajcie, przyszła do mnie pierwsza w tym roku świąteczna paczuszka. To jest świąteczna paczuszka z Sinseya. Rysiek, weź ten ogon. Nie nagram nic dzisiaj z tymi zwierzętami, no nie. To jest świąteczna paczka z Sinseya i w sumie ona chyba nie jest nawet tylko typowo świąteczna. Zaraz zobaczymy, co tu mam, bo nawet już nie pamiętam. Jak już lecimy z przygotowaniami do Vlogmasu, to od razu Wam powiem, że jedziemy dzisiaj z Kubą do TK Maxa i ogólnie do takiego większego centrum handlowego. No i już Wam pokazuję, co zamówiłam sobie z tego Sinseya. Adam już tutaj grzebie w kartonie. Zamówiłam sobie takie ciapcie. Ja je będę miała rano, żeby zaprowadzić chłopców do przedszkola. Na szybko ciach-ciach zakładam i koniec. Chciałam zamówić też chłopcom takie, bo były na dziale dziewczynek, ale niestety nie było już dostępnych rozmiarów. I ostatnio czytałam komentarze na mamach w Niemczech, na jednej z grup mamowych, że dziewczyna właśnie zamówiła paczkę z Sinseya i śmierdziała ona stechlizną. No ja kilka razy zamawiałam już z Sinseya, nie miałam jeszcze takiego przypadku, dajcie znać jak u Was, bo u mnie zawsze wszystko jest spoko. No i mamy dwa takie fajne sweterki, bluzy, bardziej bluzy dla chłopców. Tutaj niestety też już nie było poprawnych rozmiarów. Na Oliwiera mam 116, mimo że nosi on 104, a dla Igora wzięłam 122, mimo że Igor nosi 116. Ale ubrania z Sinseya są takie, że ja to wrzucę raz do pralki, potem do suszarki i to będzie dwa rozmiary mniejsze. Więc nie przeszkadza mi to, że jest za duże, bo i tak to skurczę. Wielka paka skarpetek dla Igora. U nas w domu cały czas giną skarpetki. Nie wiem, czy u Was też jest taki problem, ale no strasznie. Koszulka. Fantastyczna koszulka dla Kuby. Ja już po prostu go widzę w tej koszulce, jak siedzimy sobie przy choince i on jest bardzo zadowolony z naszego świątecznego szału. Wiecie, jak to facet, on uwielbia świąteczny szał. To też zamówiłam dla Kuby z myślą tylko o zdjęciach. Wiecie, nie chciałam kupować żadnego drogiego sweterka mu, bo on za bardzo sweterków nie nosi, więc stwierdziłam, że jak to ma być tylko na sesję, to wezmę mu taki tani z Sinseya. On kosztował chyba 13 czy 15 euro, więc spoko. Dlaczego tu jest taka zerwana trochę metka? Okej, mam urwaną cenę, nie wiem dlaczego, ale spoko, czyli nie powiem Wam, ile to kosztowało, ale we wszystkich tak są ubrane, widzę, że ten... dziecięce też tak mają. Dalej wzięłam sobie takie rękawiczki na spacery z Adą. Jak spaceruję z nią po lesie, to jest mi cholernie zimno i ja jestem osobą, która nie lubi czapek, więc kupiłam sobie na próbę coś takiego. Nigdy tego nie nosiłam, ale się przeboleję do tego, bo marznę po prostu już w tym lesie. Zrobiło się u nas tak bardzo zimno i z ubrań to jest wszystko, ale mam jeszcze, czekajcie, bo tylko muszę się do tego dostać, bo to jest takiej, tak zapakowane, trochę słabo, dobra. Mam takiego ślicznego konika, no czy wiecie co w sumie, dobra, jakość odpowiada tutaj cenie, no może on nie jest jakoś super wykonany. Nie pamiętam też ile on kosztował, ale on kosztował naprawdę mało, no to nie jest dla Ciebie, nie gryź tego, dostałaś swoją zabawkę. Ej, nie, Ada, nie wolno. Cena tu jest zaklejona, patrzcie w ogóle jak to jest głupio zaklejone, nie kumam, ale dobra, widać tutaj, że było 5,99 euro, no i bardzo adekwatna cena do jakości, bo widać, że to jest trochę słaba jakość, ale dobra. I tutaj mam taką karuzelkę, ja takie pierdoły świąteczne zamawiam, wiecie co, do zdjęć, bo jak robię sesję ludziom, to przychodzą różne dzieciaczki, no i te dzieciaczki, wiecie, bawią się tymi rzeczami, więc ja po prostu uważam, że lepiej kupić coś, co nie będzie mi szkoda, jak jakieś dziecko zniszczy. Ada tutaj widzę, robi ze mną unboxing. Nie będzie mi szkoda, niż jakby po prostu właśnie jakby jakiś dzieciaczek miał zniszczyć coś, nad czym bym musiała ubolewać. Ale tutaj już widzę, dlaczego to jest złamane? Kurde, ale lipa. Ja rozumiem, że to było w transmorcie, ale patrzcie, tutaj te trzy koniki miały się tak fajnie kręcić. A jeden jest totalnie wyłamany. Dobrze, że ja to w ogóle nagrywam, otwierając to, bo chyba będę musiała napisać do Sinseya maila, że no trochę nie halo. Ale lipa. A miała być taka ładna karuzelka do zdjęć. No dobra, zaraz sobie to ogarnę i to by było na... A, czekajcie, ta karuzelka, widzę, że nie ma zasłoniętej ceny, kosztowała 10 euro.
chyba więcej kosztowała. Dobra, mniejsza o to. To by było na tyle z Sinseya. Ada dostała właśnie nową zabawkę i z nią szaleje. Uwielbia ją. Nie spodziewałam się nawet, że taka głupia piłeczka potrafi zająć na tak długo psa. To był strzał w dziesiątkę, Ada, z tą piłeczką. Co? Ła! Słuchajcie, oficjalnie mogę dostać medal najbardziej zapominalskiej matki w przedszkolu. Jak dzisiaj zaprowadzałam chłopców do przedszkola, to panie się mnie zapytały o to, czy naszykowaliśmy te okienka, te pudełeczka do kalendarza adwentowego. No i słuchajcie, są oczywiście niezrobione. Dzisiaj jak będę odbierała chłopców, to muszę je zanieść, bo jutro już jest 1 grudnia, czyli startuje kalendarz adwentowy w przedszkolu, a tylko moje dzieci jeszcze tego nie dostarczyły. Muszę wam powiedzieć, że mimo mojego braku talentu plastycznego, nie wyszło mi to źle, zobaczcie. Uważam, że naprawdę spoko mi wyszły te pudełeczka. Igor tutaj widzę, że będzie miał 7, Oli 11, albo w sumie na odwrót. Nie jestem pewna, który będzie miał który. Ale musiałam wykorzystać tylko te rzeczy, które dostałam właśnie z przedszkola do dekoracji. Więc no, powiedzcie sami, jak na te konkretne rzeczy, to naprawdę chyba wyszło mi to całkiem spoko. Tu już się zaczyna świąteczny klimat. Ale my szukamy czegoś w odcieniu zieleni. No i mam, o, zobaczcie, ten jaki byłby słodki do pokoju chłopców, ale chłopcy mają już świąteczne pościele. I tutaj chyba już widzę swojego faworyta. Ten jest piękny, ale podoba mi się też ten w krateczkę. Oj, ten w krateczkę jest bardzo przyjemny. Jakub, krateczka czy Śnieżki? Krateczka jest przyjemna, Śnieżki są ładniejsze. Dla mnie jest tak samo ciepły. No ale dotknij, zobacz, który jest fajniejszy. Ten i który? No i te gwiazdki. Te? No. Ten jest lepszy. Ten? Nie. Ten jaki jest ładny. Ja chcę ten. Ten czerwony. Chciałabyś taki? No. To wyglądasz jak moje dziecko, jakbyś dostała prezent pod choinkę. Muszę wam powiedzieć, że tu jest bardzo mały wybór w tym roku. W zeszłym roku pamiętam, że było dużo więcej tych rzeczy świątecznych. No w tym roku jakoś TK Maxx się coś nie postarał. Kuli też pamiętam, w zeszłym roku był bardzo duży wybór. Chyba 4 takie szafki. Półki. Chyba 4 takie półki. A tutaj teraz no mało, mało, naprawdę mało jest rzeczy. Te jelonki są takie słodkie. Jakbym miała córeczkę, to na pewno bym kupiła jej do pokoju. To jest naprawdę fajny wybór dziadków do orzechów. Zobaczcie, na przykład tego był bardzo fajny do pokoju chłopców. No, ale ja u chłopców nie mam nawet gdzie stawiać takich pierdół. Koty też u nas to pozrzucają. A szkoda. Dobra, teraz idziemy na zwierzęce. Chciałabym znaleźć jakieś ubranko dla Ady na sesję świąteczną. I tutaj już widzę takie, byłoby piękne. Tylko, że to jest bardzo malutkie. Więc, o, mam trochę większy rozmiar, ale to nadal mały, wiecie, jednak nasz pies to bydle i potrzebny mi jest coś dużego. Znalazłam rozmiar XXL, będzie raczej idealny dla naszego psa i kosztuje to 17 euro. Wyszliśmy z TK Maxa i przeszliśmy do CIA, bo ja dla chłopców potrzebowałam majteczki i koszulki, a zobaczcie tutaj ten, co nienawidzi świątecznych sweterków. Co? Ja? No ty jeszcze rok temu nie chciałeś świątecznych swetrów nosić. Ja już po 30 podchodzę, to już dziadek stał. Powiem wam, że w TK Maxie nie znalazłam żadnego świątecznego sweterka, więc weszliśmy jeszcze do H&M-u i było kilka świątecznych swetrów, ale to nie było to, czego ja szukałam, więc wzięłam chłopcom finalnie takie gładkie, zielone swetry do spodni w kratkę i one były za dyszkę, więc spoko, bo w sumie będą tylko na jeden raz, chłopcy na co dzień jednak w dresach nie chodzą,
No i tutaj były w sumie jeszcze jakieś galotki na przecenie za 6 euro, bo trzypak był rozłożony, więc w sumie spoczko, bo akurat Igor potrzebował janowych gaci. I tak, ASDK Maxa, wzięliśmy to ubranko dla Ady, które Wam pokazywałam. No tutaj widzę już, że Rysio na mnie patrzy i on chyba chciałby takie samo ubranko. Niestety, Rysio, no Ty z nami na sesję nie jedziesz, ale Ada na pewno będzie w tym mega wyglądać. Później Wam ją pokażę, jak już będziemy na zdjęciach. Wzięliśmy ten kocyk w końcu w kratę. No taki jest przyjemny ten materiał, że naprawdę musiałam. Tutaj Kuba wyczaił naprawdę fajną promocję na kosmetyczkę z Gessa. Zapłaciliśmy za nią 15 euro, więc to naprawdę dobra cena. Wyprzedawali po prostu całkowicie kolekcję. I nie byliśmy w końcu, nie byliśmy pewni, czy ona kosztuje naprawdę 15 euro, bo nie było nigdzie ceny. No i poszliśmy, leżała właśnie przy regale 15 euro, no i pani mówi, że no tak, za tyle. No to wzięliśmy i wypatrzyłam przy kasie jeszcze M&M'sową czekoladę, uwielbiam. No i ona kosztowała 3 euro aż. No i przy kasie wypatrzyłam jeszcze taką M&M'sową czekoladkę, na którą miałam straszną ochotę i o niej totalnie zapomniałam. Rysiu, nie hałasuj mi tutaj. Nie, nie, nie. On lubi wszystko, co papierowe, no. Skubaniec jeden. No więc to w sumie tyle. Mówię, nie obkupiliśmy się wcale, ale cieszę się, że znalazłam te sweterki na... Gdzie one są? Tu. Jesteśmy już prawie w domu, zostało nam dosłownie 3 km i zobaczcie, jaka paskudna pogoda się zrobiła, pada deszcz ze śniegiem, już wolałabym chociaż sam śnieg. Zjechaliśmy teraz do Burger Kinga, Kuba poszedł zamówić, chłopcy w samochodzie nam usnęli, więc ja z nimi zostałam. Mamy teraz wieczór z plasteliną, Kuba poszedł na siłownię, a my sobie tutaj lepimy. Igor prawie ulepił swoje imię. No prawie dobrze, Igoreczku, tylko masz jeden mały błąd. I jest pierwsze. Ale już super, literki super. A Oli, co lepi? Co piszesz z literek? Mama. Mama piszesz, super.